Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić 200 level. Jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samym górze na ekranie. Jeżeli was załadowało, podchodzimy tutaj, klikamy E i wpisujemy Soul. Jeżeli to już zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Teraz jedyne co musicie zrobić, to musicie poczekać 10 minut, aż ten timer się skończy. Jeżeli się skończy, zeskakujemy sobie na dół i musimy się udać tutaj do tego miejsca. I także musicie poczekać, aż ten timer w tym miejscu się skończy, ale on po prostu powinien iść równo z tamtym. Wchodzimy sobie tutaj na samą górę, widzicie, dostałem za play tam aż 100 000 expa, więc naprawdę warto czekać. Więc teraz jedyne co musicie zrobić, to po prostu stajemy tutaj i poczekajmy może aż reset build się skończy, żeby po prostu nam nie usunęło budowl, które zbudujemy w tam budowli. No jeżeli to się już skończyło, jakby idziemy tutaj i musimy się zbudować tutaj 4 rampy do góry. Teraz jedną podłogę, znowu 4 rampy do góry. Jedną podłogę i 4 rampy do góry. I dajemy tutaj podłogę i w tym miejscu będzie przycisk. Klikamy sobie na niego E i za niego powinniśmy dostać do 60-50 tysięcy. Jak widzicie, ja dostałem 90, no już 100 tysięcy, 120. Także naprawdę polecam wam tą mapkę. Jeżeli już to zrobiliście, zakakujemy sobie tutaj niżej i musimy sobie pójść do vehicles. Więc idziemy sobie tutaj, idziemy sobie na sam koniec. I w tym miejscu musimy się zbudować 7 razy do góry. I jedną podłogę. I w tym miejscu będzie przycisk. Jeżeli go nie ma, musimy się zbudować jeszcze jedną. Jeżeli go nie ma, to budujemy się jeszcze jedną. Jeżeli go nie ma, to budujemy się czwartą. I musi być gdzieś tutaj po prostu na samym środku przycisk, który musicie kliknąć. Jak widzicie, jedną jeszcze rampę do góry. Po prostu się pomyliłem. I tutaj, jeżeli już jesteście, to klikamy sobie E. I za niego także dostaniemy dosyć sporej ilości expa. No i ja już widzicie, ja już dostanę tutaj mniej, ponieważ przed chwilą wykorzystałem limit na kreatywnym. Więc jeżeli już go wykorzystacie tak samo jak ja, to możecie sobie wrócić na górę, ja niepotrzebnie zeskoczyłem. Więc wracamy sobie na górę. W tym celu po prostu musimy się zrespić, więc odradzamy się. I teraz jedyne co musicie zrobić, to idziemy sobie za random loadout, więc musimy sobie tam wejść. Wchodzimy i dokładnie tutaj z tyłu będzie przycisk, musimy sobie go kliknąć. Teraz będzie tutaj taka wieża, do której musimy się udać. Wchodzimy na górę, jeżeli jesteście tutaj, musimy sobie wskoczyć dokładnie w to miejsce. I w tym miejscu będzie ostatni przycisk, który musimy sobie kliknąć. Musicie się dobrze do niego dopasować, żeby on się pokazał. Uwierzcie mi, on jest, tylko po prostu musicie dobrze ustawić myszkę. Klikamy sobie E i za niego naprawdę też dostaniemy duże ilości expa. Także dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, wbiłem chyba 4 levele. Także życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnej gierce. Siemano!